I teraz jakby idąc w taki drugi element, który tutaj nam się często pojawia, jako taki no, czasem może trochę kontrowersyjny, a z drugiej strony wiele osób mówi, mam takie doświadczenia, stres, tak? Emocje, to jest jak uczynić coś dla kogoś ważnym. No, z naszego doświadczenia, z życia zazwyczaj mamy tak, że wtedy na czymś rzeczywiście się skupiamy, przekraczamy jakieś swoje bariery, które być może w głowach naszych do tej pory tylko były, kiedy to coś jest rzeczywiście dla nas ważne, kiedy czujemy, że warto o to zawalczyć. Nie? I to nawet Instytut Gallupa ma takie ładne schematy, na których pokazuje, im bardziej ważnym coś dla ludzi uczynisz, tym sprawniej ci ta zmiana przejdzie, tak? Tym oni się bardziej stresować ludzi, tak? No właśnie widzisz, to jest, spieraliśmy się też my o to, jak to z tym stresem jest. Ja to nazywam tak, że ten stres to są emocje. Tak. I te emocje, jeśli one są, to ja czuję, że warto, tak? Że warto się tutaj angażować i zadziałać z tym. No a też jak wiemy ze swoich doświadczeń i z właśnie choćby krzywej emocji, one tam są i one tam są potrzebne i marzeniem lidera jest wierzyć w to, że to będzie od razu gładko i sprawnie. A z drugiej strony, czy warto je wyciszać? No właśnie, nie, wiesz, pełna zgoda, bo jakby jaka jest alternatywa, jakie są konsekwencje alternatywy. W momencie, w którym ja uspokoję ludzi, uspokoję ich, oni mi jeszcze uwierzą, przekonam ich, że ta zmiana nie wnosi tak naprawdę nic złego, wszystko jest ok, wszystko tak naprawdę to tej zmiany nie ma. To błyskawicznie przejdzie, to jest tak jak wcześniej, tylko inaczej się nazywa. To jak będę potem potrzebował z tymi ludźmi porozmawiać, to co? Usłyszę, że wszystko jest ok, wszystko dobrze, prawda? Nie da się wydobywać emocji w momencie, w którym tych emocji nie ma. Nie da się pracować z oporem w momencie, to są trudne rozmowy, prawda? W momencie, w którym ta druga strona nie jest zmotywowana poprzez tą swoją niewygodę tej aktualnej sytuacji i wtedy się też dzieli tymi swoimi przemyśleniami. Ja jestem w przeciwnym wypadku, jeżeli nie mam tego, to jestem jak ten generał, który ma wszędzie ten fog of war, nie ma dostępu do tego, co się realnie na tym polu bitwy o zmianę, o nowość dzieje u niego. Wiesz, to rzeczywiście jest taki, taki obszar tej symulacji, który też dostrzegają sami uczestnicy, bo widzą w pewnym momencie, że jeśli zbyt szybko pozwolimy ludziom uwierzyć, że nie ma tutaj obaw, nie ma tutaj stresu, to rzeczywiście nie dowiemy się tak naprawdę, jaką swoją barierę muszą przekraczać, tak? I właśnie nie będziemy mieli tej podstawy, żeby móc z nimi o tych emocjach porozmawiać. A w związku z tym też nie będziemy przesuwać się w kompetencjach, tak? Nie będziemy tam mieli podstawy. No właśnie, bo to jest to, prawda, że tam za chwilę się kończy ten etap planowania, ten etap spotkań, ten etap kontraktowania i zaczyna się dowożenie. I nagle się okazuje, że jesteśmy mega zmotywowani, bardzo chcemy, ale jest ściana, bo my po prostu nie umiemy, bo to nie działa tak, jak ma działać, bo nie ogarniam tych systemów, bo nie rozumiem tych produktów, w których mam klientowi dać wsparcie. Już nie mówiąc o tym, że na siłę staram się gdzieś starymi drogami coś załatwić, a tych dróg już nie ma w tym momencie, bo mi się pozmieniała strukturalnie organizacja. No tak, ale z drugiej strony znowu mamy w grze takie elementy, takie narzędzia lidera, jak przyzwolenie na błędy, tak? Które naturalnie kojarzy nam się z tym, że nam ten stres ma w jakiś sposób obniżać. No właśnie, tylko popatrz, a propos tego przyzwolenia na błędy, to jest myślę mega, mega ważna kwestia, co ono robi. Po pierwsze, ono wymaga choć odrobinę stresu. Wymaga zaangażowania, prawda? I wtedy buduje tą motywację, entuzjazm, a jednocześnie stres redukuje. I to jest, myślę, ważna kwestia. Tak jak właśnie powiedziałaś a propos tego, że zależy, bo ja mam często taką
no też ty i ja my zarządzaliśmy zespołami, więc czujemy tą pokusę czasem, żeby po prostu ludzi uspokoić. Żeby było, żeby tego stresu nie było, żeby było miło, żeby było dobrze. Tylko, że tak naprawdę to nie uspokoi ludzi, bo oni mają swoje doświadczenia, oni wiedzą, że za chwilę, nawet jak nie teraz, to za moment, ja będę chciał od nich pewne rzeczy. Więc to, co jest w stanie ich realnie uspokoić, to to, że będziemy pracować na ich kompetencjach. Pracować na tym, co da im poczucie sprawstwa i poczucie, no po prostu ogarniam, daję radę. To jest moja strefa komfortu. Powiększam ją dzięki temu, że mój zespół jest bardziej kompetentny, a przyzwolenie na błędy oznacza tak naprawdę to, że ja nazywam błędy, wyciągam z nich wnioski, ten lesson learned, action learning, ale nie wyciągam konsekwencji. Dokładnie. Myślę, że to, co bardzo fajnie też ta gra ukazuje i to tak z wypowiedzi uczestników, to właśnie, że bo sami też tego doświadczają, bo tak jeszcze teraz przyszło mi do głowy, jak mówiliśmy, kto w tym wszystkim bierze udział, że często przecież kierownik też jest częścią jakiegoś zespołu, układu i też ma to, te same doświadczenia i oni mówią bardzo często właśnie o tym, jak ważne jest to zwerbalizowanie tego, że teraz jest czas uczenia się, a skąd uczenia się, to popełniania błędów i dajemy Ci na to przyzwolenie i jako firma, korporacja liczymy się z tym, tak? Ale mamy oczekiwania, czyli bądź coraz sprawniejszy, nabywaj tych umiejętności. No właśnie, bo tutaj mamy to skupienie na jednak wyniku biznesowym, prawda? I to promujemy bardzo mocno, pokazanie, że incompetence we trust, że tu jest ta droga, w którą masz iść, mój drogi pracowniku. Tak sobie teraz jeszcze pomyślałem w tym momencie, że jest jeszcze jeden taki trudny etap, prawda, który gdzieś się pojawia, czyli ta chwila, w której ja jako menadżer potrzebuję się wycofać, prawda? Ustawiłem zespół, bo na tym pierwszym etapie jest mnie dużo, na tym drugim jest mnie jeszcze więcej, prawda? No bo tutaj pracuję z kompetencjami ludzi, pracuję z, robię te spotkania, action learning i tak dalej. A teraz na tym kolejnym potrzebuję zrobić krok do tyłu i dać ludziom pracować. I tu Ci powiem tak, to może być trudny moment i to może być trudny moment w bardzo różny sposób, zależnie od tego, jakie te własne sposoby zarządzania mamy, jaki ten styl przywództwa przejawiamy. Dla części osób będzie trudnym to, że jak to mam teraz już pozwolić im, tak, odciąć tą pępowinę i pozwolić zadziałać samemu. I to może być trudne z tego powodu, no takie poczucie, trochę tracę tam gdzieś kontrolę, tak, już nie jestem tam non-stop. Nie jesteś potrzebny. No właśnie, nie jestem potrzebny. Ale też z drugiej strony taka, myślę, pięta Achillesowa bardzo często wdrażania zmian w zespole, to jest ta druga wręcz skrajność właśnie takiego zostawienia całkowicie tego zespołu. No przecież zmiana już się wydarzyła, tak? Skoro no już właśnie są kompetencje, skoro już wszyscy się pogodzili z sytuacją, to mamy to, tak? I właściwie menadżer już się zajmuje kolejnym tematem, bo kolejna zmiana idzie, na przykład, tak jest. I brakuje tego elementu, tego domknięcia, tak? Wspomnieliśmy tutaj wcześniej Kotera, no, opieramy się też na teorii Lewina, no klasyka tego zamrożenia, tego domknięcia. Jeśli dokładnie nie damy ludziom tego poczucia, że doszliśmy do mety, tak? Na przykład poprzez wspólną celebrację, poprzez sukcesy, to trochę zostawiamy ich w takim zawieszeniu i potem ludzie mówią, nie? Jedyne stałe u nas w firmie to zmiana i goni nas to. Ja się nie zgadzam z Tobą, że w zawieszeniu. Zresztą myślę, że to też trochę gra pokazuje, że tak naprawdę ta zmiana zaczyna się cofać bardzo szybko, prawda? Jeżeli nie doprowadziliśmy tego do końca, to my tracimy tak naprawdę. Nie ma tych nowych rutyn. Ludzie wracają do tego, co robili wcześniej. Niektórzy szybciej, inni wolniej, ale jednak to nie jest punkt, nie wiem, że w tym momencie się skończyło i później to
to dociśniemy, tak. Więc absolutna zgoda, że ta rola menadżera, myślę, że to też jest fajnie pokazane, że ta rola menadżera w każdym tym etapie jest mega ważna. Mhm. Zawsze jest na niego tutaj miejsce. Tak sobie teraz powiedziałaś o tych dwóch naszych ulubionych modelach, czyli Lewinie, czyli Kotterze, no ale dokładnie tak samo w tych trzech etapach, prawda, które tutaj, o których w grze mówimy, równie dobrze poza tym możemy zmieścić Atkar, prawda, Brixa też się bardzo fajnie tutaj, Brix się mieści, no jest to. Ja osobiście uważam, że wszystkie te modele się bardzo świetnie uzupełniają, potrafią pokazywać właśnie te perspektywy, można do nich sięgać z perspektyw lidera, z perspektywy pracownika, lidera wyższego, niższego szczebla i rzeczywiście odnajdywać tam pewne sugestie. Tak. A nasza symulacja łączy te wszystkie dobre praktyki przeprowadzenia ludzi pojedynczo, całego zespołu, przez zmiany, tak żeby, tak jak powiedziałeś, uzyskać efektywność, ale poprzez ludzi, nie poprzez wdrożenie zmiany, tylko poprzez przeprowadzenie ludzi przez tą zmianę. Dokładnie tak, bo to może być albo jakiś początek drogi, prawda? To jest ta piaskownica, gdzie, od której startujemy, idziemy dalej. I mogą być kolejne warsztaty. Nie wiem, tak jak mówiliśmy w kontekście zespołu, gdzie na przykład się zakontraktujemy jako zespół na z jednej strony konkretne wsparcie, jakie będziemy otrzymywać, ale z drugiej strony na komunikowanie potrzeb, prawda? To ta współodpowiedzialność. Tak. Z drugiej strony to może być proces też, prawda, wspieramy w ramach konsultacji chociażby na dalszych etapach, ale to może być równie dobrze taki, powiedzmy... Rozesłanie. Tak, trochę tak, w sensie zbudowanie pewnej biblioteki pojęć, znaczeń u ludzi, dzięki której oni zyskają słownik w ogóle do rozmowy o tym, co się dzieje i będą mogli o różnych rzeczach mówić, a nie tylko stwierdzać, no to zależy, albo właśnie rzucać komunałami w stylu już tam o zmianach. To jest taki fajny moment też bardzo często na wtedy, kiedy kończymy już symulację, zaczynamy przechodzić sobie właśnie do omawiania. Te wnioski się nam tam budują i wtedy wiele osób mówi, o teraz jakbym mógł zagrać jeszcze raz, to w ogóle już bym śpiewająco to wszystko zrobił, tak? Ale to właśnie o to chodzi. Nie o to, żeby zagrać jeszcze raz, tylko o to, żeby korzystając z tych doświadczeń, które gra dała, powiedziałeś pewien słownik, ja to nawet nazywam narzędziownikiem, tak? Bo na samym początku, kiedy podajemy instrukcję, to tak naprawdę mówimy, czym ty menadżerze możesz dysponować. Tak, to zastępuje ten wykład o zmianie standardowy. Tutaj dostajesz po prostu zbiór dobrych praktyk i to jeszcze przemyconych, w sensie, że tak naprawdę uczysz się obsługi tego zespołu, obsługi gry, a przy okazji przemycamy ci dobre praktyki, czyli na przykład jeżeli chcesz argumentacją zmniejszyć czyjś opór, racjonalnie przedstawiając argumenty, zadbaj o to, żeby nie było u niego stresu wcześniej, prawda? Absolutnie tak. To jest coś, co zawsze sobie żartuję na początku warsztatu, że troszkę smrodku edukacyjnego, jak u Wankiewicza będzie, ale tak naprawdę właśnie to podanie instrukcji jest odczarowaniem tego, czym ta zmiana jest, co ty jako lider możesz tą zmianie zrobić. Potem sobie to testują i właśnie to, co powiedziałam, takie trochę rozesłanie. Nie graj jeszcze raz, bo to niekoniecznie chodzi o to, żeby wykręcić największą ilość punktów, tylko żeby z tych doświadczeń teraz skorzystać. I rzeczywiście to, co ty też mówiłeś, takie najbardziej zauważalne doświadczenia, z którymi ludzie zostają, tak? To ten lider opinii, to czynienie rzeczy ważnymi, czyli utrzymywanie w emocjach. No, nazywajmy to stresem, tak? No, emocje, wzbudźmy je po prostu. Ta praca ze strefą komfortu przy pomocy kompetencji, przy pomocy pilnowania, żeby ten zespół, żeby był zespół, żeby on był razem, prawda? Przy pomocy zrównoważonego rozwoju człowieka, zespołu, a nie uspokajania ludzi.
No. I zwracania uwagi na poszczególne jednostki, bo też tamten element bycia jednak w większości tak się nam pojawia. I rzeczywiście jakby to bardzo mocno uruchamia perspektywy, ale też uruchamia takie popatrzenie, jak to było do tej pory i co ja mogę jeszcze zrobić inaczej z tymi ludźmi, których mam, których znam, żeby to właśnie było efektywne. Właśnie z tej perspektywy wsparcia dla zespołu, dla poszczególnych osób. Myślę, że warto. Warto czy to w roli lidera będąc, czy osoby, która być może szykuje się do takiej roli lidera, czy w korporacji jest postrzegana jako właśnie high potential, bo to też nie wspomnieliśmy o takich osobach, że warto doświadczyć sobie takiej symulacji. Czy jakby w ramach po prostu takiej trochę czasem nawet interwencji, wsparcia, prawda, dla zespołu, który jest w zmianie, żeby móc się na pewne rzeczy zakontraktować. No. Ale to też powiedziałeś, że bo czasem pada takie pytanie, kiedy warto by było w takim szkoleniu wziąć udział, tak? No skoro te zmiany są praktycznie cały czas, to właściwie każdy moment z dobrym będzie. Czy my jesteśmy w trakcie rzeczywiście dużej, małej zmiany, czy szykujemy się do takowej, to doświadczenie bardzo szybko będzie można przekuć na działanie. Może tak wybierając sobie od czego zacząć, jeśli tam ta dziura jest duża, a może patrząc na to, co już dobrze robimy i co jeszcze by nam mogło zwiększyć efektywność. Dobra. Tak, dzięki, Justyna Bojko. Dzięki. Cześć.